Myślę, że Rick poprosił mnie o wygłoszenie tego kazania, ponieważ bez względu na to, kto przekaże to przesłanie, bez względu na to, jak potraktuje ten temat, będzie miał kłopoty. Rick nie chciał poczuć tych problemów na własnych plecach, a ja przecież mogę przyjść, powiedzieć to, a potem mnie już tu nie będzie. Więc będziesz mógł mnie potem ścigać na moim blogu i tam zostawić komentarze. Rick poprosił mnie, żebym wygłosił przesłanie na temat historii kalwinizmu. Wiecie, od wieków w Kościele toczy się kontrowersja wokół doktryny elekcji, wybrania, suwerenności Boga i kwestii wolnej woli człowieka. Dosłownie prawie 2000 lecia. Więc to, co bardzo chciałbym tutaj zrobić, to dokonać biblijnej ekspozycji na ten temat. Ale Rick poprosił mnie o przebadanie historii kalwinizmu i to właśnie zrobię. Zacznę od dwóch krótkich, prostych definicji. Są to definicje uproszczone, nie są one definicjami merytorycznymi. Chcę po prostu, żebyście zrozumieli, o czym mówimy. Kalwinizm jest oczywiście skrótowym określeniem teologii, która podkreśla łaskę Bożą i własną inicjatywę Boga w zbawieniu grzeszników. Jego przeciwieństwem jest arminianizm, który również jest skrótem dla teologii podkreślającej wolną wolę człowieka. Mam nadzieję, że większość z Was ma już jakieś pojęcie o tym, co oznaczają te terminy, a kiedy będziemy je rozwijać, mam nadzieję, że lepiej zrozumiecie, o co chodzi w tej debacie. Ale muszę powiedzieć kilka rzeczy na wstępie. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy zmagają się z ideą, że Bóg sprawuje absolutną, suwerenną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje, łącznie ze złymi rzeczami, które się zdarzają, jeśli obawiasz się, że kalwinizm nie przywiązuje odpowiedniej wagi do idei ludzkiej odpowiedzialności i ludzkiego wyboru, lub jeśli opierasz się idei, że Bóg wybiera, kogo ocali od grzechu, zamiast pozostawić ten wybór samym grzesznikom, jeśli zmagasz się z tymi rzeczami, rozumiem, jak się czujesz. I rozumiem, dlaczego te prawdy są trudne do uchwycenia. Nie byłem kalwinistą od zawsze. W rzeczywistości zostałem wychowany w kontekście liberalnego kościoła metodystów na długo przed tym, zanim stałem się chrześcijaninem. Mój umysł został zatruty mieszanką teologicznego liberalizmu i teologii Wesleyan. I nawet po tym, jak stałem się chrześcijaninem, minęło kilka lat, zanim w końcu doszedłem do punktu, w którym mogłem potwierdzić biblijną naukę o elekcji, nie próbując tłumaczyć się z jasnych stwierdzeń Pisma Świętego, takich jak to z listu do Efezjan, rozdział 1, werset 4, gdzie jest mowa o tym, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Albo z listu do Rzymian, rozdział 9, wersety 15 i 16, gdzie Bóg mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Przez lata opierałem się tym koncepcjom. Wiedziałem, że słowo elekcja jest słowem biblijnym, ale miałem przyjaciela, który wyjaśnił mi to na początku mojego chrześcijańskiego życia w ten sposób. Powiedział, Bóg głosuje za tobą, bo chce, żebyś poszedł do nieba. Diabeł głosuje przeciwko tobie, bo chce, żebyś poszedł do piekła. To ty oddajesz decydujący głos. To jest właśnie elekcja. I wiesz co? To miało dla mnie sens. I tak to bardzo wcześnie w moim chrześcijańskim życiu byłem wstępnie zaangażowany jako arminianin. Chodziłem do małego kościoła w mieście, w którym uczęszczałem do koledżu, a mój nauczyciel w szkole niedzielnej był zdecydowanie antykalwinistyczny. Niemal co tydzień ostrzegał nas przed niebezpieczeństwami związanymi ze zbyt dużym naciskiem na suwerenność Boga. Co tydzień wprowadzał to do swojej lekcji, niezależnie od tego, o czym rozmawialiśmy. Uczył nas, że ludzka wolna wola jest w rzeczywistości suwerenna i wybór jest ostatecznie pozostawiony każdemu grzesznikowi, aby zdecydował, co zrobić z Chrystusem, co wydawało mi się rozsądne. To wzmocniło tylko to, w co i tak byłem skłonny wierzyć. W tym samym czasie moje własne studium Pisma Świętego i lektura historii Kościoła doprowadziły mnie do konfrontacji z biblijnymi stwierdzeniami i kwestiami doktrynalnymi, które stanowiły poważne wyzwanie dla mojej teologii wolnej woli. Pewnej niedzieli, kiedy nauczyciel szkoły niedzielnej przyjmował prośbę o modlitwę, pewna dziewczyna podniosła rękę i zapytała, czy naprawdę powinniśmy modlić się za naszych niezbawionych krewnych? To chyba marnowanie wysiłku, żeby modlić się do Boga o ich zbawienie, bo skoro On już zrobił wszystko, co mógł, żeby ich zbawić, a teraz wybór należy do nich, to dlaczego modlimy się o to do Boga? Doskonale pamiętam wyraz twarzy tego nauczyciela. To było ewidentnie pytanie, które nigdy nie przyszło mu do głowy.
I tak pomyślał o tym przez chwilę. Można było niemal zobaczyć, jak zębatki w jego głowie zgrzytają, gdy próbował wymyślić dobry powód, dla którego powinniśmy modlić się o zbawienie zagubionych. I w końcu powiedział, tak, chyba masz rację. I od tamtej niedzieli nigdy więcej nie akceptował próśb o modlitwę za czyichś niezbawionych bliskich. Pamiętam, że nie wydawało mi się to do końca słuszne, nawet jako dość zagorzałemu arminianinowi. Właśnie skończyłem studium biblijne na temat listu do Rzymian 10:1, gdzie Paweł mówi: bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Nie pasowało mi to do tego, co słyszałem w szkole niedzielnej i nie tylko to. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego mamy się modlić do Boga o cokolwiek w sferze relacji międzyludzkich. Skoro Bóg nigdy nie narusza świętości ludzkiej wolnej woli. Dlaczego mam się modlić, aby Bóg skłonił moją nauczycielkę angielskiego do przychylnego spojrzenia na moją pracę semestralną, skoro ona sama jest ostatecznie suwerenna nad własnym sercem? Jaki był sens modlić się o to? To były pytania, na które nie potrafiłem odpowiedzieć. I im bardziej wzrastałem w Chrystusie, im bardziej studiowałem Pismo Święte, tym bardziej zmagałem się z takimi pytaniami jak to. Im więcej studiowałem Biblię, tym bardziej zdawała się ona podważać wszystkie moje wyobrażenia o wolnej woli i suwerenności Boga. I stopniowo przez okres około 10 lub 15 lat doktryny o elekcji, suwerenności Boga i całkowitej deprawacji grzeszników stawały się dla mnie coraz bardziej jasne na podstawie Pisma Świętego. Ostatecznie to seria kazań Johna MacArthura na temat doktryny elekcji z listu do Efezjan, rozdział 2, sprawiła, że stałem się pełnoprawnym kalwinistą i było to co najmniej 15 lat po moim pierwszym przyjściu do Pana. Więc wiem, jak to jest być zbitym z tropu przez te prawdy i opierać się temu, co wydaje się niebezpieczną tendencją do przesadzania z doktryną o suwerenności Boga. Byłem tam, czuję twój ból. Wiem, że to nie są proste sprawy i nie będę próbował nikomu wmawiać, że są proste. A skoro już przy tym jestem, pozwól mi również powiedzieć, że można przesadzić z doktryną o elekcji i położyć tak duży nacisk na suwerenność Boga, że pomniejszyć prawdę o ludzkiej odpowiedzialności lub, co gorsza, uczynić Boga autorem grzechu, co jest hiperkalwinizmem. I choć hiperkalwinizm nie jest tak powszechny jak arminianizm, to jest również niebezpieczne. I po tej stronie drogi jest tyle samo niebezpieczeństwa, co w najgorszych odmianach teologii wolnej woli. A więc nie jest to łatwe zagadnienie i nie ma możliwości, abyśmy w ciągu jednej godziny rozwiązali wszystkie zawiłości, ale postaram się, aby jak najlepiej zacząć. Teraz pozwólcie, że zacznę od tego, że używam słowa kalwinizm zgodnie z jego popularnym użyciem, który jest normalnym teologicznym skrótem dla zestawu doktrynalnych prawd, które dotyczą ludzkiej deprawacji, boskiego wyboru elekcji, zastępczego zadośćuczynienia, łaski Bożej i wytrwania świętych. Te pięć punktów jest zwykle określane jako pięć punktów kalwinizmu i zanim ta godzina dobiegnie końca, przyjrzymy się bliżej tym punktom. Mam jednak nadzieję, że rozumiesz, iż kiedy nazywam siebie kalwinistą, nie przysięgam wierności człowiekowi, Janowi Kalwinowi. Nie afirmuję wszystkiego, czego kiedykolwiek nauczał i nie pochwalam wszystkiego, co kiedykolwiek zrobił. Jestem przekonany, że Kalwin był zasadniczo bogobojnym człowiekiem i był jednym z najlepszych wykładowców biblijnych i teologicznych wszechczasów, ale nie zawsze miał rację. Szczególnie mówię to jako baptysta. Nie jestem w żadnym wypadku jednym z jego oddanych wyznawców. Więc kiedy przyjąłem etykietę kalwinisty, to naprawdę tylko dla ułatwienia. Nie mówię, że jestem z Kalwina w sensie listu do Koryntian. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Faktem historycznym jest to, że doktryny, które nazywamy kalwinizmem, nie były w żaden sposób nowe ani oryginalne u Jana Kalwina. Żadna z nich nie była nowością i kiedy ich nauczał, nie próbował być nowatorski. Wcześniej Kalwin napisał książkę Istoty religii chrześcijańskiej, w której zawarł całą swoją teologię. Pokolenie wcześniej, Luther debatował nad tymi samymi kwestiami z katolickim teologiem i filozofem Erasmem i napisał książkę zatytułowaną O niewolnej woli.
która jest tak samo kalwinistyczna jak wszystko, co napisał Kalwin. Ale Luther napisał tę książkę, zanim jeszcze usłyszał o Janie Kalwinie. W rzeczywistości napisał ją w 1525 roku, w roku, w którym Kalwin kończy właśnie 16 lat. A ponad 1000 lat wcześniej Augustyn, największy teolog wczesnych ojców Kościoła, który wprawdzie miał pewne poważne braki teologiczne, ale miał rację w kwestii łaski. Debatował nad tymi samymi kwestiami z człowiekiem o imieniu Pelagiusz. Hieronim, inny ojciec Kościoła, który był współczesny Augustynowi, żył w ziemi judejskiej, a właściwie w ówczesnym Betlejem, również bronił nauki o suwerenności Boga i zbawieniu. I zanim jeszcze powstały jakiekolwiek kontrowersje na ten temat, większość wczesnych ojców Kościoła zawarła w swoich pismach mocne potwierdzenie suwerenności Boga oraz kalwinistyczny pogląd na elekcję i łaskę. A przy okazji, jeśli chcesz zobaczyć pisemny dowód na to, znajdź małą książkę Johna Gilla, wielkiego baptystycznego pastora, który poprzedził Spurgeona w tym samym kościele w Londynie prawie 100 lat przed Spurgeonem. Napisał on książkę zatytułowaną Sprawa Boga i Prawdy, która była w zasadzie zbiorem cytatów, tysięcy cytatów wczesnych ojców Kościoła, potwierdzających te same doktryny, do których odnosimy się dzisiaj jako do pięciu punktów kalwinizmu. Więc to nie był nowatorski pomysł Kalwina. Nie było w tym nic nowego. Sam Kalwin nie miał perspektywy, że wymyśla coś nowego. Gdyby uważał to za nowe, nie zaakceptowałby tego. Jak powiedział Spurgeon, określanie pięciu punktów mianem kalwinizmu jest błędem. Są to doktryny, które zawsze były obecne we wszystkich najlepszych odmianach nauczania w całej historii Kościoła, aż do samego Pisma Świętego. I to, co chcę zrobić tego ranka, to krótko przeanalizować historyczną debatę nad tymi kwestiami. Chętnie przedstawiłbym Ci gruntowną, systematyczną, biblijną obronę pięciu punktów. Może kiedyś. Ale dzisiaj to ma być przede wszystkim przegląd historii Kościoła. I tak postaram się dać Wam odniesienie do Pisma Świętego we wszystkich właściwych miejscach, ale zamierzamy zbadać historię Kościoła w najszerszy możliwy sposób. Więc jeśli jesteście gotowi, chcę zacząć od tego, kiedy to pierwszy raz doktryny te stały się głównym punktem kontrowersji we wczesnym Kościele. To był początek V wieku. Imperium Rzymskie upadało i dokładnie 24 sierpnia 410 roku grupa barbarzyńców, o których pewnie słyszeliście, znana jako Wizygoci, splądrowała miasto Rzym. I w ciągu kilkudziesięciu lat Goci, Hunowie, Wandalowie, wszystkie barbarzyńskie ludy opanowały całą Europę, w tym Wielką Brytanię. Wtedy Kościół w Brytanii był już dobrze ugruntowany. Możesz nie być tego świadomy, ale głównie dzięki wpływom armii rzymskiej Kościół chrześcijański miał silne oparcie w Brytanii na długo przed upadkiem Imperium Rzymskiego w 410 roku. Być może pamiętasz, że rzymski cesarz Konstantyn został nawrócony na chrześcijaństwo w jakiś sposób 100 lat wcześniej. Wówczas chrześcijaństwo szybko stało się dominującą religią Imperium Rzymskiego i zostało wyeksportowane do Wielkiej Brytanii. Ale w roku 407, gdy barbarzyńcy zbliżali się do Rzymu, rząd rzymski wycofał wojska z Brytanii i nigdy one już tam nie wróciły. Więc rzymska armia odeszła i w ciągu 60 lat Brytania została opanowana przez pogańskich najeźdźców, Anglosasów, których niektórzy z nas uważają za naszych przodków. Byli barbarzyńcami, byli antychrześcijanami, przetrzepili Brytanię. A tak przy okazji, chrześcijaństwo nigdy całkowicie nie wymarło w Brytanii. Jeśli chcesz przeczytać o tym, jak chrześcijaństwo kwitło nawet w okresie anglosaskim w Anglii, przeczytaj książkę pod tytułem Historia Kościoła Anglii, autorstwa brytyjskiego historyka z VII wieku zwanego Bede. Pewnie czytałeś jej część. Ja fragmenty musiałem czytać w liceum. Wtedy nic to dla mnie nie znaczyło, ale jest to wspaniała historia o przetrwaniu Kościoła, kiedy to upadła kultura i barbarzyńcy przejęli władzę. Więc kiedy to się zaczęło dziać, to, że poganie zaczęli najeżdżać Brytanię na początku V wieku, wielu chrześcijan, którzy tam byli, przeniosło się do bezpieczniejszych miejsc w całym Imperium Rzymskim, głównie wokół obwodu Morza Śródziemnego. I jednym z tych brytyjskich wygnańców był człowiek o imieniu Pelagiusz. Pelagiusz, o ile możemy to ustalić, pochodził z Walii.
W rzeczywistości jego pierwotne imię brzmiało Morgan. Jak stał się pelagiuszem? Nie mam pojęcia. Ale wyjechał i najpierw udał się do Rzymu, a stamtąd do północnej Afryki i w końcu wylądował w Judei, w pobliżu Betlejem. Pelagiusz był przyciągnięty do ziemi Izraela, ponieważ Hieronim był jego teologicznym bohaterem i mieszkał w tych latach w Betlejem. Co ciekawe, Hieronim stał się później jednym z najostrzejszych krytyków Pelagiusza. Pelagiusz był mnichem i ascetą. Wydaje się, że jego system teologiczny był motywowany chęcią podkreślenia ludzkiej odpowiedzialności, ponieważ chciał pobudzić ludzi do większej świętości. Aby jednak podkreślić ludzką odpowiedzialność, Pelagiusz nauczał, że wola ludzka jest całkowicie wolna. Mówi, że zasadniczo to w obrębie twojego wyboru jest czynienie dobra lub czynienie zła. To ty masz tę moc wyboru. I aby bronić tej doktryny wolnej woli, ostatecznie zaprzeczył, że natura ludzka jest z natury zepsuta. I to, z czym skończył, było najczystszą formą zbawienia przez uczynki, która kiedykolwiek pretendowała do miana chrześcijańskiej. Ale wcale nie było to chrześcijańskie, ponieważ było zaprzeczeniem niektórych z najważniejszych prawd samego serca Ewangelii. Głównym przeciwnikiem Pelagiusza był Augustyn. Gdy w roku 410 złupiono Rzym, Augustyn miał już 56 lat. I to może was zainteresować, a mnie zachęcić, bo sam jestem po 50. Że najbardziej produktywne lata życia Augustyna przypadły na okres po tym, jak napisał swoje najważniejsze dzieła, po 56 roku życia. W rzeczywistości dorobek Augustyna po przekroczeniu 50 jest bez wątpienia najbardziej wpływowym zbiorem dzieł teologicznych napisanych przez jedną osobę od końca ery apostolskiej. Większość z tych dzieł powstała w wyniku sporu, jaki prowadził z Pelagiuszem. Oto jak to się stało. Kiedy Rzym został splądrowany, Augustyn był biskupem Hippone, która jest miastem w Afryce Północnej. W tamtym czasie było to małe miasteczko w pobliżu Kartaginy, na terenie dzisiejszej Algierii. Jeśli spojrzysz na mapę, to był to prosty odcinek przez Morze Śródziemne z Rzymu do Hipony, gdzie wielu uchodźców udało się tam po tym, jak Wizygoci splądrowali Rzym. Augustyn stał się ich pastorem. Pelagiusz przemieszczał się z tymi uchodźcami i dotarł do Kartaginy w Afryce Północnej, niedaleko Hipony. Przybył tam w roku 410, czyli w tym samym roku, w którym upadł Rzym. Był to również rok, w którym wybuchła kontrowersja pelagiańska. To jest bardzo ważny rok, 410. Podczas pobytu w Kartaginie Pelagiusz zdobył egzemplarz autobiografii Augustyna, Wyznania. Jest to kolejna książka, której fragmenty wielu z was zapewne czytało. Wyznania Augustyna to autobiograficzna relacja z życia biskupa i jego nawrócenia i była to najlepiej sprzedająca się książka w tamtych czasach. Jaki ona miała cel? Nie wiadomo. Ale każdy ją czytał. Pelagiusz również otrzymał jej kopię i zaczął czytać. I w książce tej znalazł fragment, w którym Augustyn mówi. Pozwólcie, że poprzedzę to pewną uwagą. Augustyn napisał całą książkę jako modlitwę. Wszystko jest skierowane w drugiej osobie, do Boga. Więc kiedy to usłyszysz, pamiętaj, że to jest część książki i że cała książka jest modlitwą. On modli się do Boga. Oto co mówi, cytuję. Cała nadzieja moja jest jedynie w wielkim miłosierdziu Twoim. Daj, Panie, co nakazujesz, a rozkaż, czego chcesz. Nakazujesz nam powściągliwość, ale, mówi mędrzec, zrozumiałem, żem inaczej nie mógł być powściągliwy, ażeby Bóg dał. Teraz zauważcie, co mówi tam Augustyn. Jest to uznanie suwerenności Boga nad wolą człowieka. Augustyn modli się o samokontrolę nad swoimi pożądliwościami. A w gruncie rzeczy mówi, wiem, że nakazujesz nam panować nad naszymi pożądliwościami, ale my nie możemy panować nad naszymi pożądliwościami bez Twojego boskiego wsparcia. Zatem udziel tego, co nakazujesz i nakazuj nam robić to, co Ci się podoba. To wspaniała modlitwa. Ale Pelagiusz przeczytał to i powiedział, to jest herezja. Powiedział, że jest to zaprzeczeniem odpowiedzialności człowieka. Powiedział, że jeśli to prawda, że ludzie są moralnie niezdolni do posłuszeństwa Bogu, jeśli nie możemy sami sprawować samokontroli, to nie możemy być odpowiedzialni za to, co robimy.
Teraz spójrzmy na to uczciwie. Byłoby głupotą powiedzieć, że twierdzenie Pelagiusza nie ma sensu. Ponieważ to, co mówił, w pewien sposób przemawia do ludzkiego umysłu. Jak Bóg może pociągać ludzi do odpowiedzialności za nierobienie tego, czego zrobić nie mogą? Wszyscy zadajemy to pytanie. Ja zadaję je za każdym razem, gdy czytam Ewangelię Mateusza 5, gdzie Jezus mówi, że musisz być doskonały, tak jak doskonały jest Bóg. I uderza mnie to, że nie mogę być tak doskonały. Jak On może mnie obarczać odpowiedzialnością za to, że nie robię tego, czego nie potrafię? Wszyscy zadajemy to pytanie. Ono przemawia do ludzkiego umysłu. Pelagiusz zaczął od tego pytania i rozpoczął poważną debatę na temat wolnej woli i wpływu grzechu na naszą zdolność wyboru. I tak zakwestionował pogląd, że Bóg jest suwerenny, zaprzeczył doktrynie predestynacji i w ten sposób pierwsza poważna debata na temat boskiej suwerenności, wolnej woli i doktryny predestynacji wybuchła w Afryce. A stamtąd rozprzestrzeniła się na całe Imperium Rzymskie. Kontrowersje te sprawiły, że Augustyn zaczął myśleć o tych sprawach głębiej niż kiedykolwiek. Często zakładał suwerenność Boga, widział ją w Piśmie Świętym, pisał o niej, ale nigdy wcześniej nie był zmuszony jej bronić. I tak przez następne 20 lat, aż do późnej 70. był pochłonięty tą kontrowersją i napisał wiele dzieł obalających Pelagiusza. To jedno z najlepszych i najważniejszych dzieł Augustyna. Książki, które napisał przeciwko Pelagiuszowi, w rzeczywistości położyły teologiczne podwaliny pod reformację protestancką z XVI wieku. Były to pierwsze gruntowne podręczniki teologiczne napisane głównie w celu obrony doktryn, które dziś nazywamy kalwinizmem. Przy okazji, mimo że Pelagiusz jest człowiekiem, który dał nazwę herezji znanej jako pelagianizm i to on rozpoczął całą tę debatę, szybko stał się mało znaczącą postacią w sporze. W ciągu 10 lat od rozpoczęcia kontrowersji po prostu całkowicie zniknął ze sceny. Wiemy, że udał się do Betlejem, spotkał Hieronima, po czym nie wiemy, co się z nim stało, dokąd się udał, kiedy umarł. Wszystko to jest zupełnie niewiadome. W rzeczywistości większość jego dzieł nawet dzisiaj już nie istnieje. Jedyną wiedzę o tym, co napisał, czerpiemy z lektury odpowiedzi Augustyna, Hieronima i innych ludzi, którzy odpowiadali na jego twierdzenia. Prawdopodobnie najbardziej godnym uwagi aspektem systemu Pelagiusza było zaprzeczenie przez niego doktrynie o grzechu pierworodnym. A tak na marginesie to można by zapytać, że skoro Pelagiusz umarł i nie kontynuował tej debaty, to jak ona trwała? Miał uczniów, na których wpłynął. Jego najbardziej znanym uczniem był człowiek o imieniu Celestiusz, który napisał wiele dzieł i podjął ten argument. A ponieważ miał on wpływ na wielu ludzi, coraz więcej osób zaczęło opowiadać się za systemem pelagiańskim. A jego sercem było zaprzeczenie doktryny o grzechu pierworodnym. Pelagiusz i jego zwolennicy zaprzeczali, że grzech Adama spowodował jakąkolwiek winę lub jakiekolwiek zepsucie reszty rodzaju ludzkiego. Teraz łatwo można zrozumieć, dlaczego musiał zająć takie stanowisko, ponieważ upierał się, że ludzka wola musi być wolna od wszelkich okowów, bo inaczej ludzie nie mogą być odpowiedzialni za to, co wybierają. A więc jeśli rodzisz się grzesznikiem z natury, jeśli grzech jest czymś, co dziedziczymy, to według systemu Pelagiusza byłoby niesprawiedliwe, aby Bóg pociągał poszczególnych grzeszników do odpowiedzialności za ich grzech. Pelagianizm mówił, że ludzka wola musi być całkowicie wolna. Nie może być ani zbyt dobra, ani zbyt zła. Musimy być całkowicie wolni i móc wybierać w dowolny sposób. Inaczej nasze wybory nie mogą być wolne. A jeśli nasze wybory nie są wolne, nie możemy być odpowiedzialni za to, co robimy. Teraz znowu, myślę, że jeśli jesteśmy szczerzy, wszyscy możemy dostrzec pewną racjonalność w pelagiańskim argumencie. Jest to idea, która przemawia do ludzkiego umysłu. Dlatego też, gdy ludzie porzucają autorytet Pisma Świętego na rzecz ludzkiej mądrości, obserwujemy rozkwit pelagianizmu. Jedynym zabezpieczeniem przed tymi ideami jest jasne nauczanie Pisma Świętego. I odpowiedź Augustyna była w dużej mierze szczegółową obroną nauki o grzechu pierworodnym na podstawie Pisma Świętego. Zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że to Biblia mówi, iż grzech jest uniwersalny. List do Rzymian w rozdziale 5 mówi, że dziedziczymy po Adamie zarówno winę, jak i zepsucie grzechu. Wskazał też, że nasze powszechne doświadczenie potwierdza prawdziwość tej kwestii.
Nikt nie jest wolny od skażenia grzechem. Czy znasz kogoś, kto nie jest skażony grzechem? I tak Augustyn również sięgnął do Pisma Świętego, aby udowodnić, że grzech jest całkowitym zniewoleniem, więc ktoś, kogo serce jest cielesne i grzeszne, nie jest w stanie uwolnić się z tej niewoli. Pismo Święte mówi, ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe, Ewangelia Jana 3,19. Tak więc grzech nawet zabarwia to, co kochamy i czego pragniemy. I to właśnie decyduje o naszej woli. Grzesznicy nie mogą zreformować swoich własnych serc siłą własnej woli. Dwa fragmenty Pisma Świętego wystarczą, jak sądzę, aby udowodnić, że Augustyn ma tu rację. Księga Jeremiasza 13, werset 23. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę albo Lampart swoje pręgi? A następnie mówi, zakładając, że odpowiedź jest twierdząca, to również wy możecie czynić dobro, kiedy jesteście przyzwyczajeni do czynienia zła. Używa tu hiperboli. Mówi ironicznie. Nie możesz zreformować swojego serca bardziej niż Lampart, który dokonując wyboru może pozbyć się swoich plam. List do Rzymian, rozdział 8, wersety 7 i 8. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Grzesznicy po prostu nie mogą wyzwolić się z niewoli, zła, mocą własnej woli, ponieważ sama ta wola jest zniewolona przez grzech. Kolejnym ważnym punktem teologicznym, jaki poczynił Augustyn, była konieczność działania łaski Bożej, aby przyciągnąć serca grzeszników do Chrystusa. To znaczy, jeśli jesteśmy całkowicie w niewoli grzechu, nie możemy wybrać dobra na własną rękę. Jak grzesznik mógłby więc kiedykolwiek przyjść do Chrystusa? Odpowiedź biblijna i ta, na którą wskazał Augustyn, brzmi: łaska jest tym, co czyni to możliwym. Bóg przyciąga grzesznika, który w przeciwnym razie sam by nie przyszedł. Augustyn odwołał się do Ewangelii Jana 6, aby udowodnić na podstawie słów samego Chrystusa, że kiedy grzesznik przychodzi do Chrystusa, to czyni to dlatego, że to Bóg go do tego skłonił. Przyjrzymy się za chwilę krótko szóstemu rozdziałowi Ewangelii Jana, ale to jest właśnie argument, którego użył Augustyn. Wskazał, że jeśli Pelagiusz miał rację, jeśli założylibyśmy prawdziwość systemu Pelagiusza, to oznaczałoby ostatecznie, że grzesznicy nie potrzebują żadnej łaski, aby być zbawieni. Jeśli pelagianizm jest prawdziwy, to wszystko, co grzesznik musi zrobić, to przestać dokonywać złych wyborów i zacząć dokonywać właściwych. Jeśli nasza wola jest naprawdę wolna, to możemy to zrobić na własną rękę, bez pomocy łaski Bożej. Augustyn powiedział, że przeczytał wszystkie dzieła Pelagiusza i stwierdził, i to są jego dokładne słowa. Odkryłem, że przez cały czas nie rozwodził się praktycznie nad żadnym innym tematem, jak tylko nad zdolnościami i możliwościami ludzkiej natury, nie wspominając prawie wcale o konieczności łaski Bożej. Co jest prawdą, innymi słowy, teologia Pelagiusza była prawie całkowicie skupiona na człowieku. Oto kolejny bezpośredni cytat z Augustyna o Pelagiuszu. Mówi on: łaskę Chrystusa traktuje z taką zwięzłością, ledwie wymieniając łaskę po imieniu. Także wydaje się, że jedynym celem, jaki mu przyświecał przy wspominaniu o niej, było uniknięcie skandalu związanego z unikaniem tematu. Pelagianizm tak wywyższył ludzką wolę, że rezultatem było zbawienie przez pracę, bez miejsca, w ogóle na łaskę Bożą. Gdybyś chciał być zbawiony, to według Pelagian masz w swojej mocy wybrać czynienie dobra i w ten sposób ostatecznie się udoskonalić. To minimalizuje powagę grzechu i niweczy potrzeby Bożej łaski. Augustyn miał rację w tej kwestii. Pelagianizm jako system teologiczny został uznany za herezję przez Sobór Efeski w 431 roku naszej ery. 20 lat po rozpoczęciu tego sporu zwołano Sobór Biskupów w celu jego rozpatrzenia, który uznał Pelagiusza za nauczającego herezji. Ale idee i argumenty, które zostały wprowadzone do Kościoła przez Pelagiusza, miały tak duży wpływ, że w ciągu 100 lat popularna stała się zupełnie nowa odmiana teologii wolnej woli.
Był to zmodyfikowany rodzaj pelagianizmu z usuniętymi najgorszymi błędami. Ten nowy pogląd uznawał grzech pierworodny. Stwierdzili, że tak, dziedziczymy pewne grzeszne skłonności od Adama i uznali konieczność łaski do zbawienia. Bo kto może zaprzeczyć, że Pismo Święte mówi, iż łaska jest tym, od czego zależy nasze zbawienie? Ale ta nowa teologia sugerowała, że oto jak to działa. Wszyscy upadamy w Adamie, ale łaska Boża jest dana w równym stopniu wszystkim ludziom. Dostajemy wystarczająco dużo łaski, aby odnowić, odbudować wolną wolę. Tak więc ostateczny wybór zbawienia jest ponownie pozostawiony grzesznikowi. Ten pogląd znany jest jako semi-pelagianizm, pół-pelagianizm. To jest techniczna nazwa i jest to faktyczna nazwa teologiczna. Problem z półpelagianizmem polega na tym, że wciąż uzależnia on zbawienie od tego, co grzesznicy zrobią sami dla siebie. Przy okazji chciałbym przyznać i powinienem być pierwszym, który to przyzna, że półpelagianizm nie jest tak zły jak pelagianizm. Pelagianizm, jak powiedziałem, nie jest nawet chrześcijańskim systemem myślenia. Natomiast możesz być chrześcijaninem i wyznawać ideę półpelagianizmu. Jest to jednak bardzo zagmatwana idea i ostatecznie prowadzi do wniosku, że zbawienie zależy od tego, co grzesznicy zrobią dla siebie. Problem polega na tym, że ostatecznie różnica między zbawionym a potępionym jest czymś, co grzesznik musi zrobić sam dla siebie. Jeśli więc jesteś zbawiony, a twój sąsiad nie, to dlatego, że byłeś mądrzejszy, wybrałeś lepiej, lub twoja wola była silniejsza. Więc jako wierzący kończysz z czymś, czym możesz się chwalić, ponieważ jesteś lepszy, ponieważ dokonałeś właściwego wyboru. Wiara sama w sobie staje się ludzkim dziełem. A to przeczy temu, co jest napisane w liście do Efezjan 2:8-9, który mówi, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Zauważcie podłoże, na jakie wskazuje Paweł. Eliminuje ono wszelkie powody do chluby, a półpelagianizm tego nie robi. I tak przy okazji, większość form współczesnego arminianizmu to zmodyfikowane wersje półpelagianizmu. Ale półpelagianizm również został potępiony jako herezja, tym razem przez Sobór w Orange w roku 529. I przez setki lat augustiańskie rozumienie zbawienia, nauka o łasce, predestynacja, wszystko to było oficjalnym stanowiskiem Kościoła. Stanowiło to główny nurt całej teologii, było poglądem nauczanym przez wszystkich najlepszych teologów, nawet jeśli szczepy półpelagianizmu wciąż wkradały się z powrotem. Ale niestety w końcu zdominowały one teologię augustyńską. Do czasu reformy protestanckiej oficjalna doktryna Kościoła rzymskokatolickiego powróciła do swego rodzaju półpelagianizmu. W rzeczywistości w czasie reformacji rzymskokatolicki Sobór Trydencki wydał dekret zaprzeczający, że grzech pozostawia ludzką wolę w całkowitej niewoli grzechu. Możesz wziąć Sobór Trydencki, porównać go z dekretem Soborów Orange z 529 roku i zobaczysz, że w rzeczywistości są to dwie sprzeczne decyzje. Tak więc twierdzenie rzymskokatolików, że nigdy nie zmienili swojej teologii, jest nieprawdą. Jednym z wielkich osiągnięć reformacji protestanckiej było przywrócenie doktryny łaski po tym, jak została ona zagmatwana w średniowiecznej teologii rzymskokatolickiej. I tu pojawia się to, co moim zdaniem jest kluczową różnicą między kalwinizmem a arminianizmem. Zapomnijmy na chwilę o pięciu punktach, sprowadzając je do jednej centralnej idei, a żeby to zrobić, podam dwa terminy teologiczne. To jedyne naprawdę techniczne terminy, jakie wam podam. Obiecuję, że nie będę się już bardziej zagłębiał w szczegóły, ale jest pewna idea, którą naprawdę musicie pojąć, żeby zrozumieć sens całej tej debaty. Dwa słowa, które są ze sobą sprzeczne. Pierwsze słowo – monergizm. Monergizm jest po prostu nauką, że zbawienie jest całkowicie dziełem Boga, nawet do tego stopnia, że sama wiara jest darem Boga, nie jest dziełem ludzkiej wolnej woli. A to oznacza, że jeśli jesteś chrześcijaninem, doszedłeś do wiary dzięki skutecznemu działaniu Boga w tobie. Ale nie dlatego, że zapoczątkowałeś ten proces, przywołując wiarę z własnej woli, gdzieś z wnętrza twojego upadłego i zdeprawowanego serca.
Monergizm jest centralną zasadą całej kalwińskiej teologii, sprowadzając kalwinizm do jednej idei. Jeśli jesteś zbawiony, to tylko dlatego, że Bóg skutecznie cię powołał i przyciągnął do siebie i suwerennie dokonał swojego dzieła w twoim sercu. Nie dlatego, że przyszedłeś z własnej woli lub dlatego, że zdecydowałeś się współpracować i pozwolić mu na to. Kiedy byłeś tak zniewolony swoim grzechem, że nie mogłeś nawet uwierzyć, że nie mogłeś w żaden sposób współpracować w sposób zbawczy z Bogiem, Bóg dał ci nowe serce. Innymi słowy, twoja wiara jest wynikiem działania Boga w tobie, a nie jego przyczyną. Możesz więc naprawdę oddać Bogu chwałę za swoje zbawienie. Nie masz prawa przypisywać sobie zasług za żaden jego aspekt. To jest właśnie monergizm. A biblijne poparcie dla tej prawdy znajdujemy na przykład w Ewangelii Jana 6,44. Obiecałem, że wrócimy do tego tekstu. Posłuchajcie. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. I dalej dodaje, że wszyscy, których Ojciec pociąga w sposób, o którym mówi, przychodzą do Niego. Już w następnym wersecie, 45, mówi, każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Werset 37, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Werset 65, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. To są te same teksty, którymi Augustyn odpowiedział Pelagiuszowi. Monergizm. Zbawienie jest całkowicie dziełem Boga od początku do końca. Jest to, nawiasem mówiąc, ta sama prawda, którą znajdziesz szczegółowo opisaną w liście do Rzymian w rozdziale 8, wersecie 30. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Paweł wymienia tam wszystkie aspekty zbawienia. Od wieczności przeszłej, kiedy miała miejsce predestynacja, do wieczności przyszłej, w której jesteśmy uwielbieni i mówi, że każdy aspekt jest dziełem Boga. A on nie rozpoczyna procesu bez doprowadzenia go do końca. To jest jego cały punkt w liście do Rzymian w rozdziale 8. Innym terminem jest synergizm. Jest to pogląd, że zbawienie wymaga współpracy między grzesznikiem a Bogiem. Synergizm uczy, że bez twojej współpracy, bez twojej uprzedniej współpracy, Bóg nigdy nie mógłby rozpocząć procesu zbawienia ciebie. Nie przyciągnie cię, jeśli nie będziesz najpierw chętny i dlatego nie może cię ostatecznie zbawić bez twojej pomocy. Oczywiście te dwie idee wzajemnie się wykluczają. Kalwinizm sprowadza się do zasady monergizmu. Arminianizm sprowadza się do idei synergizmu. Problem z synergizmem jest prosty. Jest on od początku skażony ludzkimi uczynkami. Ma wbudowany powód do chluby dla grzesznika, a to jest właśnie to, co Paweł wyklucza w liście do Efezjan 2:9. Reformacja protestancka odzyskała zasadę monergizmu. Nie był to tylko Calvin, ale także William Tyndale, Luther, Zwingli i wszyscy główni reformatorzy, a także wielu najlepszych anabaptystów. Byli w tej kwestii solidnie osadzeni w tradycji augustyńskiej. Wszyscy oni byli zdecydowanie monergistami. Wszyscy główni purytanie byli monergistami. Wszystkie główne protestanckie wyznania wiary też były jednoznacznie monergistyczne. Arminianizm stał się problemem dopiero dwa pokolenia po Kalwinie. Czy zdawałeś sobie z tego sprawę? Calvin nigdy nawet nie słyszał o Arminianach, nigdy nie zetknął się z arminianizmem. Ale dwa pokolenia po nim, niektórzy studenci holenderskiego profesora teologii o nazwisku James Arminius lub Jacob Arminius, w zależności od tego, jak bardzo chcesz zangielszczyć jego imię, jego studenci podnieśli 5 punktów sprzeciwu wobec standardowego nauczania protestanckiej teologii. Opublikowali dokument znany jako Remonstracja, w którym dyskutowali na temat tych 5 punktów. Oto one. Pierwsze, zaprzeczali, że grzech tak zniszczył ludzką wolę, że nie mamy żadnej zdolności do samodzielnego wyboru naśladowania Chrystusa.
Drugie, zaprzeczali doktrynie o predestynacji. Trzecie, twierdzili, że celem Boga było zbawienie całego świata, a nie tylko wybranych w sposób szczególny. Czwarte, zaprzeczali, że łaska Boża jest z natury skuteczna lub w jakimkolwiek sensie nieodparta. Mówili, Bóg może okazać ci łaskę, ale ty możesz się jej ostatecznie oprzeć. Jeśli nie chcesz być zbawiony, Bóg nie może cię zbawić. Piąte, nie byli dogmatyczni w tej kwestii, ale w punkcie piątym pozostawili otwartą możliwość na to, że wierzący mogą odpaść od zbawienia i ostatecznie zostać zgubieni. Z jakiegoś powodu w XX wieku nasze pojęcie arminianizmu jakby zostało zdegradowane do tego. Kiedy mówisz o arminianizmie, wielu ludzi myśli, że masz na myśli kogoś, kto uważa, że możesz stracić zbawienie. Wielu oryginalnych Arminian nie wierzyło w to. Żaden z nich nie był dogmatyczny w tej kwestii, ale pozostawiali otwartą możliwość na to. I tak rozpoczęła się debata we wczesnych latach 1600. W celu jej omówienia zwołano Radę Przywódców Kościołów Reformowanych z kilku krajów. Spotkali się oni w Dordrechcie w Holandii. Nazwę tę zangielszczono do nazwy Dort. Uwielbiam tę nazwę. Nie nazwałem wprawdzie żadnego z moich dzieci Dort, ale to było kuszące. Spotkali się tam w Dort, aby omówić te kwestie i je rozstrzygnąć. I po ponad rocznej dyskusji jednocześnie zadecydowali o odrzuceniu wszystkich pięciu zarzutów arminiańskich. Dokument, który stworzyli, to lista artykułów wyjaśniających, dlaczego odrzucili ideę Arminian i co zatwierdzili w to miejsce. Dokument ten nazywa się Kanonami Synodu w Dort. Warto go przeczytać. Może to zająć tylko 20 minut. To krótki dokument. Ale to właśnie tam po raz pierwszy wyłożono 5 punktów kalwinizmu. Ważne jest, aby zrozumieć, że sam Kalwin nigdy nie skatalogował tych idei pod 5 nagłówkami. To właściwie Arminianie najpierw podnieśli 5 punktów, a kanony w Dort były odpowiedzią na te arminiańskie idee. I dlatego nazywanie ich 5 punktami kalwinizmu jest trochę mylące. To nie jest konstrukcja, na której zbudowana jest kalwińska prawda. To pierwotni Arminianie zaczęli dyskusję na temat tych 5 punktów. Także pomysł, by wymienić te punkty pod akronimem TULIP, tulipan, jest pomysłem dwudziestowiecznym. Nie wiem, kto pierwszy wymyślił ten akronim TULIP, ale miał on służyć jako pomoc w zapamiętywaniu, a nie jako teologiczny dyskurs o kwiatach. Mam nadzieję, że rozumiesz, iż mimo, że synod w Dort odbył się w Holandii, ci ludzie nigdy nie powiedzieli ani słowa o tulipanach. Dla ścisłości dodam, że nie bardzo podoba mi się ten skrót, ponieważ ze względu na pisownię słowa tulip, skrót ten używa pewnych określeń, które mogą cię wprowadzić w błąd. Pozwólcie więc, że szybko podsumuję, czego właściwie naucza te 5 punktów kalwinizmu i użyję akronimu TULIP, ponieważ jesteście z nim zaznajomieni, ale chcę po drodze wyjaśnić, dlaczego uważam, że niektóre z tych określeń nie są najlepsze. Pierwszy to totalna deprawacja, litera T. Ten termin często wprowadza w błąd ludzi, którzy myślą, że ma ona na celu nauczanie, iż wszyscy grzesznicy są tak źli, jak tylko mogą być, ale to nie jest to, co ono oznacza. Deprawacja jest całkowita tylko w tym sensie, kiedy grzech zainfekował każdy aspekt naszej istoty, moje emocje, wolę, duszę, ciało i tak dalej. Niektórzy ludzie wolą używać wyrażenia totalna, całkowita niezdolność, aby podkreślić fakt, że ta idea naprawdę uczy, że grzesznicy są tak zainfekowani grzechem, że nie mogą podobać się Bogu, co dokładnie mówi list do Rzymian 8:8. I właśnie w tym sensie deprawacja jest totalna. Całkowicie nas dotyka. Wszystko w nas jest skażone grzechem. Więc nawet najlepsze rzeczy, które robimy, nie są idealnie dobre, ale wciąż są skażone grzechem. Grzech wpływa na całą osobę, na to, co robimy, co myślimy, co kochamy, co wybieramy. Więc cała nasza osoba jest skażona grzechem. I wpływa też to na wszystko, co robimy, więc nawet to, co uważamy za dobre, wciąż nie jest całkowicie totalnie dobre. Ale totalna deprawacja nie oznacza, że wszyscy jesteśmy jak Hitler. Nie oznacza to, że każdy grzesznik jest tak zły, jak tylko może być. Oznacza to tylko, że nic, co robimy, nie jest nigdy prawdziwie i całkowicie dobre.
Nic, co robimy, nie jest wystarczająco dobre, by zasłużyć na Bożą aprobatę. To oznacza właśnie totalna deprawacja. Literze U, w skrócie TULIP, odpowiada w języku angielskim unconditional, bezwarunkowy wybór elekcja. Jest to dobre określenie, jak sądzę, na drugi punkt kalwinizmu, ponieważ oznacza to, że Bóg bezwarunkowo wybiera tego, kto zostanie zbawiony. On wybiera, kto ma być zbawiony i nie dlatego, że znajduje coś dobrego w grzeszniku. List do Efezjan 1:4. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata. Tak więc wybór ten miał miejsce w wiecznej przeszłości. Jest on bezwarunkowy w tym sensie, że nie opiera się na jakimś przewidzianym akcie wiary lub innej dobrej rzeczy w osobie, którą Bóg widzi z wyprzedzeniem i dlatego ją wybiera. Ale opiera się wyłącznie na upodobaniu samego Boga. List do Efezjan 1:11. W Nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli. Nie wybieramy się sami, odpowiadając na Ewangelię. Bóg wybrał nas przed rozpoczęciem czasu i dlatego zostaliśmy pociągnięci do Chrystusa. Jezus powiedział to dokładnie swoim uczniom w Ewangelii Jana 15:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Nie chodziło mu oczywiście o to, że nie wybrali, aby pójść za Nim, bo wybrali, ale powiedział, że to On wybrał ich jako pierwszych. Powodem, dla którego Go wybrali, jest to, że zostali do Niego pociągnięci. Mówi więc, że Bóg wybrał Cię, zanim Ty wybrałeś Jego. To jest bezwarunkowy wybór, elekcja. I teraz L w akronimie TULIP jest chyba najbardziej spornym punktem. L oznacza limitowane, ograniczone zadośćuczynienie i jest to ogromnie niefortunne określenie. Ja wolę termin szczególne odkupienie, ale to ma dwie wady. Po pierwsze, czyni to bałagan w akronimie TULIP. Nie można przeliterować wyrazu TULIP z literą P w środku. Po drugie, ma to staroświeckie wybrzmienie, prawda? Szczególne odkupienie. Mówisz to przeciętnemu studentowi koledżu i on nie będzie miał pojęcia, o czym mówisz. Ty też możesz nie mieć pojęcia, o czym mówisz. Oto co ja przez to rozumiem. Śmierć Chrystusa miała szczególny cel i szczególne odniesienie dla wybranych. Zamysłem Boga było przede wszystkim ich zbawienie, a śmierć Chrystusa zapewniła gwarancję ich zbawienia. Taki był plan Boga. Taki był Jego projekt. Nie wyczerpuje to wszystkiego, co dotyczy Jego planu w zakresie zadośćuczynienia, ale to było to, co On zamierzył. Było to częścią Jego planu wybawienia wybranych i śmierć Chrystusa spełniła wszystkie zamierzenia Boże. Nie przeczę, że śmierć Chrystusa była nieskończona w swej wartości. Była wystarczająca, nieskończenie wystarczająca, aby zbawić cały świat, jeśli taki jest zamysł Boga. I wiesz co, nawet kanony synodów Dort potwierdzają tę prawdę. Ale upieram się, że ma ona szczególne zastosowanie dla wybranych. Jeśli chcesz tekstu dowodowego, to znajdziesz go w pierwszym liście do Tymoteusza 4:10. Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Więc jest to szczególne odniesienie do tych, którzy wierzą. Szczególne odniesienie do wybranych. To właśnie to oznacza. Swoją drogą, każdy, nawet najznakomitszy Armenianin, wierzy, że zadośćuczynienie jest w jakimś sensie ograniczone. Chyba, że jest uniwersalistą. Chyba, że uważa, iż wszyscy bez wyjątku będą ostatecznie zbawieni, łącznie z Judaszem. Zakładam jednak, że wszyscy się zgodzimy, iż bezgraniczne zadośćuczynienie, w którym każdy zostanie zbawiony, byłoby oczywiście niebiblijne. Tak więc odnosiło się to do litery L w akronimie TULIP, a teraz litera I, irresistible w angielskim, czyli nieodparta łaska. I to jest kolejne wyrażenie, które niestety wprowadza ludzi w błąd. Nie podoba mi się idea, którą przekazuje na pierwszy rzut oka. Dave Hunt, który jest krytykiem kalwinizmu, sugeruje na przykład, że jeśli wierzysz, iż łaska Boża jest nieodparta, to tak naprawdę mówisz, że Bóg stosuje przemoc wobec wolnej woli tych, których przyciąga do Chrystusa. Pozwól mi tylko kategorycznie powiedzieć, że nie znam ani jednego kalwinisty, który by w to wierzył. To, w co wierzymy, to, że łaska Boża jest zawsze skuteczna. Kiedy Bóg chce kogoś zbawić, osiąga to, co zamierza. I dlatego wolę odnosić się do łaski jako skutecznej, a nie nieodpartej. Ale to znowu psuje akronim i nie jest to też zupełnie jasne słowo. Zrozumcie to, że ta łaska nie jest czymś, co popycha nas wbrew naszej woli do Chrystusa, ale czymś, co nas do Niego dobrowolnie przyciąga. I w tym sensie nie można się jej oprzeć. Pozwólcie, że to zilustruję.
Kocham Darlene od dnia, kiedy ją poznałem. Nie mogę się jej oprzeć. Ale wiesz co? Ona nie wymusza mojej miłości do niej. Nie stosuje żadnego przymusu poza samą atrakcyjnością jej wdzięków, aby mnie do niej przyciągnąć. Nie musi używać żadnego wykręcania rąk ani żadnego rodzaju ubioru, by skłonić mnie do spełnienia jej woli. Cóż, zazwyczaj. W większości przypadków. Zazwyczaj robię to, co ona chce, bo uważam ją za obezwładniająco pociągającą. Nie mogę się jej oprzeć. W tym samym sensie zbawcza łaska Boga jest nie do odparcia dla wybranych. To jest to, co przez to rozumiemy. Miłość Boża zawsze zabezpiecza swój obiekt. Bóg zawsze zapewnia sobie wzajemną miłość tych, na których kieruje swoją odkupieńczą miłość. Przypomnij sobie Ewangelię Jana 6:37, fragment, który cytowałem wcześniej. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Bóg zawsze zbawi tych, których wybiera. To właśnie rozumiemy przez nieodpartą łaskę. I wreszcie litera P, perseverance, wytrwałość świętych, jest nauką o tym, że ci, którzy są naprawdę w Chrystusie, nigdy ostatecznie ani całkowicie nie odpadną od wiary, ale wytrwamy w wierze, ponieważ Bóg łaskawie nas zachowuje. Jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, 1 list Piotra 1:5. Nie chodzi o to, że święci mają moc sami w sobie, aby wytrwać o własnych siłach, ale że Bóg łaskawie zabezpiecza naszą wytrwałość. Przykro mi, że nie mamy więcej czasu na dokładne omówienie tych pięciu punktów, ponieważ z przyjemnością omówiłbym je szczegółowo i podałbym wam, jak sądzę, decydujące biblijne argumenty na temat każdego z nich. Ale mam nadzieję, że to wystarczy, aby dać wam ogólny posmak tego, czym one są. Jeśli zmagasz się z kalwinizmem, nie oczekuję, że ten krótki przegląd historii kontrowersji cię przekona. Ale mam nadzieję, że przekonasz się, że kalwinizm nie jest jakąś dziwną anomalią w historii chrześcijaństwa. Nie jest to jakieś niedawne odejście od głównego nurtu, które zmierza w jakimś dziwacznym kierunku. Prawda jest taka, że te idee zawsze należały do głównego nurtu zdrowej teologii w całej historii Kościoła. To jedna z charakterystycznych doktryn samego chrześcijaństwa. Jest kotwicą zdrowej doktryny, że nasza wiara jest wynikiem, a nie przyczyną działania Boga w naszych sercach. To Spurgeon zwrócił uwagę, że kalwinizm jest jak kotwica dla ortodoksji. Obserwując Kościół na przestrzeni dziejów, kiedy nauczano kalwinizmu i traktowano go poważnie, w większości przypadków Kościół rozkwitał. Prawie wszystkie główne przebudzenia i ruchy misyjne w Kościele przed XX wiekiem były wynikiem monergistycznego nacisku w kazaniach. Im dalej Kościół odchodzi od monergizmu, tym bardziej teologia przeobraża się w moralizm, zbawienie przez pracę, liberalizm i wiele innych złych rzeczy. Widzimy to dzisiaj. Wzrost otwartego teizmu, który jest niczym innym jak skrajnie radykalną formą arminianizmu. Aby wyjaśnić suwerenność Boga i wytłumaczyć zło, otwarty teizm tworzy pojęcie Boga, które w efekcie nawet zaprzecza, że On doskonale zna przyszłość. A to, z czym kończą, to Bóg, który nie jest suwerenny, który jest bezsilny, by wypełnić swoją wolę, który zmienia swoje plany i swoje emocje wraz ze zmieniającymi się okolicznościami, i który nie może powiedzieć z całą pewnością, jakie będzie zakończenie historii. To nie jest Bóg Pisma Świętego. Posłuchaj proroctwa zapisanego przez jednego z wielkich kalwińskich proroków Starego Testamentu, Izajasza. Wielki kalwinista. On wypowiada tutaj proroctwo, więc to mówi Bóg. Księga Izajasza 46, wersety od 6 do 10. Bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie. Innymi słowy, decyduję o tym, jaki będzie koniec historii, jeszcze przed jej rozpoczęciem. I od dawna to, czego jeszcze nie było, mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. To jest Bóg, którego spotykasz na kartach Pisma Świętego. Robi wszystko, co mu się podoba, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli, list do Efezjan 1:11. Nie jest ani sfrustrowany, ani niepewny co do przebiegu historii. Zna przyszłość, ponieważ ją zaplanował i zadekretował i doprowadzi ją do końca. Pozwól mi zakończyć tym. Niektórzy ludzie opierają się etykietom teologicznym i ja to rozumiem.
Ale w moim przekonaniu każdy prawdziwie wierzący w Chrystusa jest w pewnym stopniu kalwinistą. Czy zdaje sobie z tego sprawę, czy też nie? Pomyśl chwilę ze mną. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to w głębi serca wiesz już, że nie narodziłeś się na nowo, dlatego że jesteś moralnie lepszy od swoich niewierzących sąsiadów. Jesteś godzien gniewu Bożego tak samo jak i oni. List do Efezjan 2, werset od 1 do 3. Ale Bóg cię ożywił, werset od 4 do 6. Bóg okazał ci szczególną łaskę i dlatego jesteś wierzący. Nie wierzysz chyba, że z własnego upadłego, grzesznego serca, dzięki własnej nieprzymuszonej woli, wzbudziłeś wiarę i dokonałeś lepszego wyboru. Nie wierzysz w to. Nie wierzysz, że jesteś z natury lepszy od ludzi, którzy nie wierzą. I dlatego musisz wierzyć, że Bóg obdarzył cię szczególną łaską, którą niekoniecznie okazuje wszystkim. Wierzysz też, że Bóg jest suwerenny nad wszystkimi rzeczami. Wiem, że tak jest, ponieważ opierasz się na obietnicy z listu do Rzymian 8:28. Ta obietnica nic by nie znaczyła, gdyby Bóg nie kontrolował każdego szczegółu, wszystkiego, co się dzieje. Bo jeśli nie kontroluje wszystkich rzeczy, to jak mógłby sprawić, że wszystkie rzeczy będą współdziałać dla dobra? Ponadto modlisz się za zgubionych, co oznacza, że w swoim sercu wierzysz, że Bóg jest suwerenny nad ich zbawieniem. Gdybyś naprawdę nie wierzył, że Bóg jest suwerenny w zbawianiu grzeszników, to tak jak mój dawny nauczyciel ze szkoły niedzielnej, zrezygnowałbyś z modlitwy za zgubionych i zacząłbyś robić wszystko, co możesz, zamiast tego, aby złapać ludzi do królestwa na haczyk lub na oszustwo, używając wszelkiego rodzaju środków manipulacyjnych, aby skłonić ich do dokonania określonego wyboru. Ale wiesz, że to byłoby głupotą. I modlisz się też o inne rzeczy, prawda? To czysty kalwinizm. Kiedykolwiek udajemy się do Boga w modlitwie, wyrażamy wiarę w Jego suwerenność nad okolicznościami naszego życia. Nikt nie modli się jak arminianin. Wierzysz nawet, że Bóg działa suwerennie w zarządzaniu swoją opatrznością we wszystkim, w Tobie i wokół Ciebie. Mówisz rzeczy typu, jeśli Pan zechce, będziemy żyć lub czynić to lub tamto. List Jakuba 4:15. Ponieważ w swoim sercu rozumiesz, że Bóg dokonuje wszystkiego według rady swojej woli i nic nie dzieje się poza Jego wolą. Nic nie jest bardziej biblijne niż te doktryny, które są powszechnie nazywane kalwinizmem. W pewnym sensie szkoda, że nadano im dodatkową nazwę, ponieważ te prawdy są esencją tego, czego Pismo Święte uczy nas o Bogu i zbawieniu. I są one w samym sercu wszystkiego, w co wierzymy jako chrześcijanie. Pomódlmy się. Panie, wyznajemy, że nasze biedne umysły zmagają się z tymi zagadnieniami, które Twoje słowo jasno ukazuje. Modlimy się, abyś dał nam łaskę zrozumienia i poddania się oraz uznania Twojej suwerenności, jak nakazuje nam Twoje słowo. Na chwałę Chrystusa, w którego imię się modlimy. Amen.